Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Linki do konkretnych pytań i do minut z moimi odpowiedziami macie w opisie filmu, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Pierwsze pytanie mamy od Sandry. Co to znaczy prawidłowy poziom glukozy na keto? Czy są jakieś widełki? Mój na przykład trzyma się w granicy 4,2 do 4,7 mmol na litr. Droga Sandro, widełki są przyjęte tak ogólnie, normalnie dla wszystkich. I teraz tak, mamy dwa przeliczniki, bo niektórych to wciąż myli. Czyli na przykład jak u Ciebie jest od 4,2 do 4,7 mmol, to w innej skali jest to od 75 do 85 mg na decylitr. Więc tutaj to rozróżnienie warto sobie wprowadzić. Jak nie jesteście pewni, w której skali operujecie i chcecie to sprawdzić z drugą skalą, to po prostu wpiszcie sobie przelicznik glukozy w Google i tam Wam wyskoczy tabela. Natomiast przyjmuje się, że taki normalny, dobry poziom glikemii na czczo to pomiędzy 70 a 99 właśnie mg na decylitr, czyli 3,9 do 5,5 mmol na litr. I to są ogólnie przyjęte zalecenia. Co ciekawe, one, tak jak normy cholesterolu zostały obniżone jakiś czas temu, to te właśnie zalecenia, jeżeli chodzi o poziom glukozy we krwi na czczo, też zostały obniżone. Natomiast nie dotyczy to tak naprawdę stricte osób na żywieniu ketogenicznym. Według mnie taki dobry poziom na keto, jeżeli już jesteśmy zaadaptowani, zazwyczaj jest niższy niż przed żywieniem ketogenicznym, no chyba, że ktoś nigdy nie miał problemów z gospodarką cukrową i ten poziom zawsze mu się utrzymywał w okolicach 70-80. Natomiast na pewno, jeżeli jest niżej niż te 70, czyli 3,9, czy na przykład oscylujemy nawet na czczo w okolicach 60, to jeszcze jest wszystko w porządku, jeżeli się dobrze czujemy. Czyli te poziomy glikemii na keto mogą być niższe, niż jeżeli nie jesteśmy na żywieniu niskowęglowodanowym. Natomiast górne widełki, no według mnie raczej powyżej 90 to nie jest jakby taki optymalny poziom na keto. To wskazuje na to, że prawdopodobnie coś się w organizmie dzieje, jakie są przyczyny. O tym mówiłam w wielu filmach, między innymi o tym właśnie, jak monitorować ten poziom glukozy, czy o tym moim teście na ciągły monitoring glukozy, czyli sensor Freestyle Libre, to możecie sobie tam jakby z tym tematem się zapoznać. Natomiast raczej te poziomy lepiej, żeby schodziły w okolice 80. U niektórych osób to trwa dłużej, u niektórych osób, szczególnie jeżeli właśnie był problem insulinooporność, cukrzyca, no to rzeczywiście ten poziom się utrzymuje wysoko, a u niektórych, którzy nawet mieli niższy poziom glikemii, on może na początku ketoadaptacji czy na początku keto wzrosnąć i o tym też mówię w jednym z filmów, to jest takie zjawisko, może to być to zjawisko Adaptive Glucose Sparing, więc też możecie sobie o tym tam posłuchać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje z naszą glikemią poposiłkowo, jeżeli jesteśmy na keto, to według mnie ten poziom nie powinien wzrosnąć o więcej niż 20 jednostek, czyli na przykład jak mieliśmy 70, to do 90, jeżeli to jest zbilansowany posiłek. Natomiast u niektórych osób nawet ten poziom się obniża poposiłkowo, jeżeli to jest posiłek na przykład białkowo-tłuszczowy, ketogeniczny. I to też jest w porządku, więc tutaj warto właśnie obserwować te swoje parametry glikemii, ale też w jakby odpowiedzi i w połączeniu z tym, co dzieje się w naszym organizmie i jak się czujemy. Kolejne pytanie od Petera. Witam. Mam pytanie, czy 0,5 mmol na litr to jeszcze jest ketoza? Czy już po wyrzuceniu? Do jakiej wartości musi spaść ilość ciał ketonowych we krwi, żeby powiedzieć, że już mnie wyrzuciło? Od jakiegoś czasu jestem na keto, testuję CKD, ale nie jestem pewien, kiedy mnie wyrzuci, a kiedy nie, bo tak naprawdę nawet po załadowaniu 300 g węgli nie spadam poniżej 0,5. Jeżeli chodzi o to, kiedy jesteśmy w ketozie, patrząc pod kątem ciał ketonowych, to znowu już jakby sporo materiałów jest na ten temat. Natomiast skrótowo, jak pokazują badania korzyści z ciał ketonowych krążących w naszym organizmie, mamy nawet przy poziomie 0,2 mmol. To jest indywidualna sprawa. Przyjmuje się, powiedzmy ustawowo, że od 0,5 tak, to jest stan ketozy. Natomiast wiecie, to jest taka jakaś
liczba, która niewiele mówi o Tobie konkretnie. Więc jeżeli Ty czujesz się, że jesteś w keto, bo przypuszczam, że odczuwasz różnicę, jeżeli już jakby masz staż z tym tematem, no to tak, to znaczy, że wszystko jest okej i prawdopodobnie, jeżeli na przykład jednego dnia zjesz nawet 300 gramów węglowodanów, jesteś elastyczny metabolicznie i tam jest zazwyczaj duża aktywność fizyczna, to następnego dnia rano możesz już przez noc wrócić do stanu ketozy i to znaczy, że wszystko jest okej. To nie jest tak, że u większości osób na keto, jak zjedzą 300 gramów węgli, to dalej będą następnego dnia w ketozie. Większość osób nie będzie. Natomiast ktoś, kto ma dużą elastyczność, kto ma duże zapotrzebowanie na kalorykę, na węglowodany, kto właśnie jest bardzo aktywny czy trenuje, naprawdę jakby jest to możliwe, więc przypuszczam, że Peter, u Ciebie tak właśnie jest. Jeżeli się dobrze czujesz, to po prostu właśnie testuj to na sobie i sprawdzaj optymalne poziomy dla Ciebie ciał ketonowych i optymalne poziomy węglowodanów, zakładając różne scenariusze na co dzień. Pytanie od Jolanty. Co Pani sądzi o pracy na trzy zmiany? Powiem szczerze, że jest ciężko. Każdy mówi, że to niezdrowo, a w szczególności po nowotworze, po wycięciu tarczycy i do tego insulinooporności. Jestem na keto, ale po nockach ciężko dochodzę do siebie. Potem 2 tygodnie dochodzę do siebie i znowu nocki. Droga Jolanto, no jakby przykro mi, że tego doświadczasz i to w ogóle nie jest jakby proste, bo ta praca zmianowa no nie jest zalecana. Jak sobie wpiszecie jakiekolwiek jakby badania naukowe, shift work, to po prostu tam no jakby jest szereg badań pokazujących, że ta praca zmianowa no zazwyczaj szkodzi naszemu zdrowiu w dłuższym okresie czasu, a na pewno mu nie pomaga, bo przede wszystkim rozregulowuje nasz cykl okołodobowy, nasz rytm, który jest istotny pod kątem naszego zdrowia, pod kątem naszej sprawności. I to na przykład są badania właśnie na pielęgniarkach. Natomiast, no moi drodzy, jakby nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby zmianowo nie pracować, to jest jedno. Więc no trzeba to po prostu dopasować do siebie. Poza tym jakby wszyscy by się zbuntowali i nikt zmianowo nie pracował, no to jakby no właśnie pielęgniarki, te wszystkie zawody, które no muszą mieć pracę zmianową, no jakby nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Także jakby też nie ma co popadać w skrajności. Natomiast rzeczywiście no różne problemy natury sercowej, jeżeli chodzi o choroby, problemy ze strony układu pokarmowego, czy nawet pod kątem płodności. Niektóre badania pokazują również kwestie nowotworowe, więc jeżeli u Ciebie, droga Jolanto, jesteś po nowotworze, nie masz tarczycy i masz insulinooporność, no to na pewno praca zmianowa nie pomaga. No i tutaj nie ma się co czarować, więc jeżeli Ty możesz sobie pozwolić na pewne zmiany tego, no to po prostu polecam. Jeżeli nie, to postaraj się zoptymalizować to, co na ten moment możesz zoptymalizować, czyli tak czy inaczej, żeby się wysypiać, żeby wspomagać być może odpowiednią suplementacją swój organizm, żeby go wzmacniać, żeby żywienie było przeciwzapalne, żeby było bogate odżywczo i te wszystkie rzeczy, które są istotne. Jeżeli masz 2 tygodnie, bo tutaj chyba z tego co rozumiem masz 2 tygodnie przerwy w tej pracy zmianowej, no to naprawdę postaraj się wykorzystać ten czas, żeby się po prostu regenerować i zrób jakby na tyle, na ile możesz. No bo czasem po prostu nie możemy zrobić już nic więcej i to na dany moment też jest okej. Kolejne pytanie. Proszę o poruszenie tematu keto w urazach, sytuacjach pooperacyjnych. Mąż nieszczęśliwie został potrącony przez auto, jest bardzo potłuczony, na szczęście nie ma złamań, żadnych poważnych uszkodzeń ciała. Jak w takim wypadku prowadzić dietę? Na czym się skupić, żeby organizm szybciej doszedł do siebie? No tutaj jakby żywienie ketogeniczne raczej, jeżeli oczywiście na nim jesteśmy, no bo przeprowadzanie ketoadaptacji po jakiejś takiej trudnej sytuacji zdrowotnej nie jest najlepszym momentem. Natomiast jeżeli jesteśmy na keto, to uważam, że jak najbardziej możemy przy tym pozostać i żywienie ketogeniczne, jeżeli jest dobrze prowadzone, jest przeciwzapalne. Więc tutaj po prostu skup się na tych wszystkich dobrych, zdrowych zaleceniach dotyczących ketozy, no, o których ja też mówię tutaj na kanale bardzo dużo. I właśnie dodatkowo, oprócz właśnie stanu ketozy, czasem być może nawet podniesienia poziomu ciał ketonowych we krwi, żeby właśnie tych ketonów było więcej, żeby one miały mocniejsze działanie przeciwzapalne, to dodatkowo wprowadźcie do diety właśnie te składniki przeciwzapalne. Nieraz warto też odciążyć troszeczkę jelita, żołądek, trawienie, czyli bardziej wprowadzić takie
lekkostrawne keto, tak? Bardziej bogate w tłuszcze nienasycone, bardziej w tą stronę diety śródziemnomorskiej, o której jest mowa. Być może jakiś resveratrol, glutation, jakaś suplementacja jeszcze dodatkowo, taka, która będzie to przyspieszała. No i też pamiętajmy o tym, żeby w takim okresie czasu raczej nie robić restrykcji kalorycznych i nie wprowadzać jakichś IF-ów, czyli postów okresowych, bo to mogą być dodatkowe stresory, czyli te dodatkowe stresory minimalizujemy. Stresorem jest post, stresorem jest brak snu, brak odpoczynku, stresorem jest to, że po prostu mam jakąś właśnie stresującą sytuację, więc jakby staramy się zadbać o wszystkie te tematy, wszystkie te aspekty też okołożywieniowe, nie tylko samo jedzenie, które jest mega ważne, ale też te wszystkie pozostałe po prostu elementy zdrowego stylu życia i to na pewno pomoże. Emilia, witam. Świetne porady. Dzięki Pani weszłam w keto. Zdrowe jedzenie. Mam pytanie, czy magnez, potas można przedawkować? Biorę dużo, bo bardzo dużo piję wody. Może jakieś przykłady w tej tematyce? Jakie suplementy, jak nie przesadzić? Droga Emilio, jeżeli chodzi o magnez i potas stricte, to są takie zalecenia właśnie dla osób na ketoadaptacji, czy dla osób bardzo aktywnych fizycznie na keto. I oczywiście to nie są te normy, które zobaczycie, jeżeli chodzi o normy suplementacji, te ogólno przyjęte dla magnezu i potasu, one są wyższe. Natomiast ja też nieraz do takich właśnie wartości dochodzę, jeżeli mam wyższe zapotrzebowanie w danym momencie na elektrolity, jak na przykład teraz pod koniec ciąży, to u mnie też jakby jest bardzo istotne. Więc tak, jeżeli chodzi o magnez, to jest od 300 do 500 mg magnezu na dobę. I tutaj na przykład jeżeli mamy, nie wiem, jakiś suplement, gdzie jest cytrynian magnezu, to zawsze patrzymy na tą wartość w tym magnez, tak? Czyli ile rzeczywiście jest samego magnezu, ile jest tego pierwiastka. I tutaj od 300 do 500 mg. Potas znacznie więcej, bo od 1000 do 3,5 tysięcy mg, tak? Czyli tam nawet 3,5 grama wchodzi tego potasu. Z potasem bardziej niż z magnezem należy uważać, żeby też go nie przedawkować, bo magnez jest ciężej przedawkować niż potas, więc też jakby tutaj nie przesadzajmy, ale nieraz bardzo często nawet się spotykam z niedoborami potasu moich podopiecznych, na przykład jeżeli ktoś zrobi badania, i ten potas jest nawet w normach, ale w dolnej granicy, on raczej powinien być w górnej. Więc to też możecie sobie ewentualnie sprawdzić i po prostu zwiększać adekwatnie tą suplementację i też obserwować organizm. Później, jeżeli zmniejszamy te dawki, jeżeli wszystko jest ok, dobrze się czujemy, no to prawdopodobnie znaczy, że jest w porządku. Ja raczej z magnezu bym nie rezygnowała, a potas już z czasem można po prostu sobie zmniejszać, czy jeżeli mamy żywienie bogate w ten składnik, to też można po prostu z niego nawet spróbować totalnie go odstawić i zobaczyć, jak będziemy reagować. Także to dopasowujemy indywidualnie, no i jeżeli chcecie właśnie dokładnie dopasować te dawki, to wtedy raczej łączony preparat magnezu i potasu się nie sprawdzi, bo jeżeli będziemy chcieli podnieść wystarczająco do tych dawek, o których powiedziałam, potas, to za bardzo znowu wskoczy nam do góry magnez, więc wtedy lepiej te suplementy stosować osobno. Dobrze, kolejne pytanie. Czemu mamy limit dzienny węglowodanów? Nie wystarczyłby limit na posiłek? To znaczy 30 gramów na pewno nas nie wyrzuci z ketozy, może nawet 50, a przez parę godzin odstępu i tak insulina wraca do normalnego poziomu, więc czemu by nie jeść 3 razy po 20-30? Pytanie bardziej do wersji bez postu, bo w poście przerwanym to zrozumiałe dla mnie, czemu tak nie robić. To prawda, można by coś takiego przyjąć, natomiast to 5% na adaptacji, czy 10 po, czy do 50 gramów węglowodanów na dzień, to są bardziej takie przyjęte ogólne wartości uproszczone. Bo tak jak Wam nieraz mówię, musimy to dopasować indywidualnie. Więc jeżeli Ciebie nie wywala 30 gramów na raz węglowodanów, czy 50, to super i spokojnie możesz przyjąć tą ilość na posiłek. To też nie jest tak, że nikogo nie wyrzuci 50 gramów na raz węglowodanów, bo bardzo wiele osób wyrzuci to z ketozy i nie będą się dobrze czuły. Druga sprawa jest taka, że to też zależy u niektórych, jakie to są węglowodany, bo łatwiej wyrzucą nas węglowodany proste, niż węglowodany na przykład, które mają również zawartość, w tym posiłku będzie duża zawartość błonnika, więc tutaj ten rodzaj, stopień przetworzenia nieraz też ma znaczenie. To jak szybko to zostaje zamieniane.
na energię bądź nie energię, tylko właśnie magazyny czy tkankę tłuszczową. Natomiast ja nie uważam, że to jest jakby zły pomysł na posiłek i też na przykład w moich kursach, czy to Keto Start, czy schudnień na keto o redukcji, ja właśnie każdy posiłek praktycznie bilansuję na 5 przy adaptacji, a 10 przy redukcji procent właśnie tych węglowodanów, więc właśnie w tym moim jadłospisie moi podopieczni dostają po prostu przepisy po 500 kalorii i właśnie w każdym jest ta odpowiednia ilość węglowodanów po to, żeby Wam było łatwiej sobie tworzyć z tych pojedynczych przepisów zbilansowanych po prostu swój jadłospis na dany dzień, czy na dany tydzień, czy na dłuższy okres czasu. Także jak najbardziej jest to jedna ze strategii, którą można stosować. I ostatnie pytanie od Oliwii. Dziękuję Pani Asiu za tę wyczerpującą odpowiedź. Tyle Pani robi, że tak wielu kwestiom się Pani poświęca, że teraz kolejne pytanie. Jak Pani odpoczywa? Kiedy w ogóle ma Pani na to czas? Jest Pani niesamowita. No posłodzone było, ale to taki fajny cukier da keto. Bardzo Ci dziękuję, Oliwia. Więc słuchajcie, ja też nie jestem na pewno idealna i nieraz wiem, że przeginam z ilością pracy. Gdyby nie to, że mam męża i dzieci już od wielu lat, to bym została pracoholikiem i pewnie teraz bym się musiała na to leczyć. Natomiast oni mi trochę pozwalają i pomagają w tej równowadze i w tym balansie pozostać. Natomiast ja bardzo lubię moją pracę i to jest ogromny plus, ale też zagrożenie w postaci tego, że nieraz siedzę naprawdę do 23 albo dłużej i coś dla Was przygotowuję, odpisuję na maile, rozpisuję zalecenia, no bo po prostu wcześniej na przykład się nie wyrobiłam, a że ten mój czas pracy jest elastyczny, no to tak czasem bywa. Także ja też nie jestem idealna. Teraz jestem już w ostatnim miesiącu ciąży, więc też powinnam wyhamować, a nie zawsze mi się to udaje, bo też prowadzę biuro podróży, no i są wakacje, więc jest sezon, więc naprawdę dużo się dzieje. Dlatego różnie to u mnie bywa, ale jakby staram się, no bo też z tego szkole i wiem, że to jest mega ważne i staram się tą równowagę zachować i znaleźć zawsze ten czas dla siebie. Na pewno rzeczy, które są dla mnie istotne, to właśnie kontakt z naturą. Jak teraz wyprowadziliśmy się z Warszawy, mieszkamy w domu, widzicie, ja tam mam wielkie okna, więc w ogóle cały czas się czuję, jakbym była w ogrodzie, ale po prostu wychodzę, mam ogród. Jak mam chociaż parę minut, teraz na przykład jest sezon, idę, po prostu mam tutaj krzaki z borówkami, wezmę sobie parę borówek po śniadaniu, wyjdę na słońce, więc to są takie rzeczy, które naprawdę sprzyjają regeneracji. Z innych rzeczy, które teraz w tym momencie tego nie robię, bo jestem w ciąży i jest lato, ale naprawdę bardzo jakby na moją regenerację wpływa dobrze morsowanie, które niektórzy z Was pewnie wiedzą, robiłam praktycznie codziennie w zamrażarce w tym sezonie jesienno-zimowym. Pozostałe rzeczy to właśnie jakiś taki czas na medytację, czas na wyciszenie, czas dla siebie, relaks, aktywność fizyczna, która mi bardzo pomaga. No i mam w sumie takich trochę rzeczy, które właśnie pomagają mi się zrelaksować, czy nawet mój walking desk, czyli bieżnia, na której chodzę, no dobra, chodziłam, bo teraz już mi trochę ciężko, ale chodziłam podczas pracy, żeby nie siedzieć jakby tylko cały czas przy komputerze. Jeżeli Was takie tematy relaksacji, a już kiedyś pisało parę osób właśnie, że takie tematy Was interesują, czy jakiegoś odpoczynku, czy work-life balance, to chętnie Wam jeszcze jakby podzielę się moimi tipami i też tym, co jakby w tej nowej przestrzeni, w której od w sumie ponad pół roku mieszkamy w domu, co udało mi się zaaplikować właśnie pod kątem takiej ergonomii, pod kątem takiego zdrowia fizycznego, psychicznego, więc tym też na pewno się mogę z Wami podzielić, ale to pewnie nie w Q&A-ach, tylko może w jakimś vlogowym odcinku we wtorek. Jak Was to interesuje, to dajcie znać, jak macie jakieś pytania na tematy dotyczące keto, czy nie tak w stricte keto, to oczywiście piszcie, będę odpowiadać po kolei na bieżąco, a na ten moment bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!